Witajcie. Długo nie było na moim kanale żadnego filmu związanego z historią budowy kompleksu Rize w Górach Sowich. Ostatni tego typu materiał w tym temacie opublikowałem pod koniec stycznia 2019 roku. Wówczas w tamtym filmie zaprezentowałem dokumenty pochodzące z tak zwanego raportu Schmelchera. W filmie przedstawiłem także hipotezę związaną z przypisywaniem numeracji bloków zgodnie z numeracją kierownic budów. No, dzięki tej hipotezie mogliśmy spróbować odgadnąć, odszyfrować, który z podziemnych kompleksów wykutych w Górach Sowich przypadał jakiemu sztabowi, rodzajowi sił zbrojnych czy instytucji. Film ten został już wyświetlony ponad 300 tysięcy razy. Im więcej czasu mijało od jego opublikowania, tym ja sam bardziej utwierdzałem się w przedstawionych tam założeniach. W komentarzach widziałem również, że część widzów również zgodziła się z przedstawionymi tam założeniami. Jednak w przypadku zadania budowlanego o kryptonimie Rize nie wszystko jest takie proste, jasne i oczywiste. Tamten film zakończyłem bardzo enigmatycznie, twierdząc, że w którymś momencie zrezygnowano z realizacji tych planów i zaczęto budować coś innego. Dzisiaj czas kontynuować ten wątek, przedstawić, jakie zmiany zaszły na placach budowy w Górach Sowich, a zaszły poważne zmiany, i zastanowić się nad przewijającą się ciągle w tle produkcją zbrojeniową. Jeżeli Was zaciekawiłem, zostańcie ze mną, zapraszam na podróż w czasie. Rize, kwatera Hitlera czy fabryki zbrojeniowe? Część pierwsza. Przypomnijmy. W poprzednim filmie zaprezentowany został tak zwany raport Schmelchera, będący zestawieniem informacji na temat 19 kwater głównych Adolfa Hitlera. Wśród nowo budowanych obiektów znalazł się również kompleks Rize, położony w Górach Sowich. Raport został przygotowany w listopadzie 1944 roku przez Siegfrieda Schmelchera, architekta organizacji TOT, który w czasie wojny zajmował się projektowaniem kwater głównych wodza III Rzeszy. W filmie została przedstawiona hipoteza związana z numeracją bloków i kierownictw budów, zgodnie z którą udało się dopasować poszczególne podziemne kompleksy do konkretnych sztabów rodzajów sił zbrojnych i instytucji. I tak oto. Kompleksy Rzeczka i Osówka przypadałyby dla kwatery głównej Hitlera. Kompleksy Włodarz i Jawornik dla Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych. Kompleks Soboń dla Naczelnego Dowództwa Luftwaffe, kompleks Gontowa dla SS i kompleks Książ wraz z zamkiem dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Choć raport Siegfrieda Schmelchera wnosi wiele istotnych informacji na temat budowy kwatery głównej wodza III Rzeszy na Dolnym Śląsku, nie odpowiada jednak na wszystkie pytania. Głównym problemem w ocenie raportu Schmelchera jest to, że prezentuje on założenia, czy może wizje architekta, które ostatecznie nigdy nie zostały zrealizowane. Pierwsze opóźnienia. Żeby zrozumieć historię budowy kompleksu Rize w Górach Sowich, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że od samego początku ta budowa nie miała szczęścia. Zanim jeszcze przystąpiono do drążenia podziemi, zanim jeszcze zaczęto wylewać w środku beton, tak jak tutaj w tej hali, pojawiły się pierwsze opóźnienia.
Pierwszym poważnym problemem był wybuch epidemii tyfusu wśród robotników w obozach zbiorczych. De facto walka z epidemią tyfusu trwała kilkanaście miesięcy i położyła się cieniem na realizacji całego zadania. Kolejnym problemem okazały się srogie zimy. Zima 1943-44 w relacjach świadków jawi się jako wyjątkowo mroźna i śnieżna. Możemy tylko przypuszczać, jak bardzo tego typu nieplanowane okoliczności wpłynęły na tempo prac realizowanych w Górach Sowich. Początkowo sowiogórskie przedsięwzięcie budowlane kierowane było przez specjalnie do tego celu powołaną spółkę prawa handlowego o nazwie Industriegemeinschaft Schlesien AG, czyli Wspólnota Przemysłowa Śląsk. Taka nazwa pojawia się między innymi w dokumentach firm zaangażowanych na początkowym etapie budowy kompleksu. Nazwa spółki, sugerująca jakieś przedsięwzięcie o charakterze przemysłowym, miała być tylko kamuflażem, pod którym ukryto rzeczywiste cele projektu. Od początku budowa realizowana była w ślimaczym tempie. Na początkowe opóźnienia dodatkowo nałożyły się jeszcze skutki przegrywanej wojny, które oznaczały coraz częstsze problemy z zaopatrzeniem i brakiem rąk do pracy. Współcześnie z pozyskanych informacji i powojennych relacji wyłania się obraz budowy, która ulegała kilkukrotnie zmianom. Budowa systemu rozproszonych kwater, która rozpoczęła się w roku 1943, już w połowie roku 1944 uległa dużym zmianom. I o przebiegu tych zmian dowiadujemy się z protokołów i relacji świadków biorących udział w naradach budowlanych z udziałem samego Hitlera i ścisłego kierownictwa III Rzeszy. Dzisiaj na podstawie tych dokumentów spróbujemy odtworzyć przebieg tamtych wydarzeń. Niektóre z tych dokumentów w formie fotokopii będziecie mogli zobaczyć po raz pierwszy. Zmiany na placu budowy. Zanim jednak przejdziemy do omówienia szczegółów spotkań i decyzji podejmowanych w tamtym czasie, zapoznajmy się najpierw z osobami, których nazwiska pojawią się w dalszej części filmu. To w gronie tych osób zapadały najważniejsze decyzje związane z budową nowych kwater, bunkrów, podziemnych fabryk i przenoszeniem produkcji zbrojeniowej pod ziemię. Z ramienia Ministerstwa Uzbrojenia, Produkcji Wojennej i Organizacji TOT byli to Albert Speer, minister do spraw uzbrojenia i produkcji wojennej III Rzeszy, szef organizacji TOT. Xavier Dorsch, szef centrali organizacji TOT. Karl Otto Saur, szef Urzędu Technicznego w Ministerstwie Uzbrojenia i Produkcji Wojennej. Fritz Schmelter, szef Centralnego Departamentu Zatrudnienia w organizacji TOT. Siegfried Schmelcher, architekt, szef zespołu planistów projektujących kwatery główne Hitlera. Leo Müller, architekt, zastępca Schmelchera. Z ramienia armii byli to Feldmarszałek Erhard Milch, generalny inspektor Luftwaffe. Generał-pułkownik Alfred Jodl, szef sztabu dowodzenia Wehrmachtu. Pułkownik Gustav Strewe, komendant kwatery głównej Hitlera. Pułkownik Nikolaus von Below, adiutant Hitlera do spraw Luftwaffe. Z ramienia SS byli to Obergruppenführer Hans Kammler, wysokiej rangi oficer SS odpowiedzialny za realizację programu Jägerstab. Obergruppenführer Oswald Pohl, szef Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS. Z grona tych osób najważniejszą rolę odegrali Albert Speer i Xavier Dorsch. Przypomnijmy, Albert Speer był jedną z najbliższych osób z otoczenia Hitlera.
uważany był za jego osobistego architekta. Po śmierci Fritza Totta w 1942 roku stanął na czele Ministerstwa Uzbrojenia i Produkcji Wojennej. Przejął również funkcję przywódcy organizacji Tot. Jednak organizacja Tot de facto kierowana była przez Xawerego Dorsza, jej wieloletniego urzędnika. Xawier Dorsz, jako szef berlińskiej centrali OT, całkowicie kierował jej pracami. Z czasem między Szperem a Dorszem zaczęło dochodzić do rywalizacji. Tu obaj wspólnie na filmie z października 1943 roku. Pierwsza poważna zmiana przy realizacji projektu Rize nastąpiła w czasie narady u Hitlera, która odbyła się w nocy z 6 na 7 kwietnia 1944 roku. W naradzie uczestniczył Karl Otto Saur, szef Urzędu Technicznego w Ministerstwie Alberta Szpera. Sam Szper był nieobecny. Przebywał od pewnego czasu na leczeniu we włoskim Merano. W trakcie narady omawiano kwestie budowy nowych podziemnych obiektów, w tym fabryki dla nowoczesnych odrzutowych myśliwców Messerschmitt ME-262. W czasie spotkania podniesiono również kwestię pozyskania siły roboczej niezbędnej do realizacji tych zadań, co już wówczas było najpoważniejszym problemem. Dysponujemy fotokopią protokołu z tego spotkania. Dotychczas znana była treść tego dokumentu, jednak dziś po raz pierwszy zostanie zaprezentowany w oryginale. Niestety, dokument w interesującym nas fragmencie jest słabo czytelny. Na szczęście, dzięki przepisaniu treści protokołu w książce Deutschlandsrüstung im Zweiten Weltkrieg możemy rozczytać ten fragment. W punkcie 17 protokołu zanotowano: Hitler uważał, że siła robocza nie będzie stanowić problemu. Obiecał, że osobiście nakłoni Reichsführera SS do pozyskania 100 tysięcy Żydów z Węgier. Przy tej okazji kategorycznie zażądałby z powodu nieudolności organizacji robót budowlanych kierowanych przez Wspólnotę Przemysłową Śląsk, dalsza budowa prowadzona była przez organizację TOT. Niezbędną siłę roboczą miał zapewnić Reichsführer SS. Hitler zażądał tak, żeby w krótkim czasie odbyło się w tej sprawie spotkanie w celu omówienia szczegółów z udziałem zaangażowanych w sprawę osób. Jak wynika z treści narady, już w kwietniu zapadły istotne decyzje zmieniające sposób realizacji zadania. Po pierwsze, już wówczas do Hitlera musiała dotrzeć informacja o opóźnieniach w Górach Sowich. Ich skala musiała być na tyle duża, że spowodowało to gwałtowną reakcję i frustrację u wodza III Rzeszy. Po drugie, nastąpiła zasadnicza zmiana w sposobie zarządzania budową. Hitler polecił, aby odtąd zadaniem tym kierowała organizacja TOT, do której miał najwidoczniej większe zaufanie niż do skompromitowanej spółki Wspólnota Przemysłowa Śląsk. Po trzecie, decyzją Hitlera zadanie realizowane w Górach Sowich miało być wsparte dodatkową siłą roboczą, Żydami deportowanymi z Węgier. Efektem tej decyzji było ulokowanie na wiosnę 1944 roku w Górach Sowich i przy Zamku Książ 13 obozów pracy filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen, działających pod wspólną nazwą Arbeitslager Riese. Z treści narady nie wynikało wprost, jakie zadanie realizowała Wspólnota Przemysłowa Śląsk. Zwracam uwagę na ulokowanie w Górach Sowich od wiosny 1944 roku filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Do tej pory to zadanie było realizowane za pomocą wyspecjalizowanych firm, robotników przymusowych i jeńców wojennych zgromadzonych w obozach jenieckich albo w obozach zbiorczych. Od wiosny 1944 roku do grona tych osób dołączają również więźniowie z Gross Rosen. Ciekawostka. Przy budowie wcześniejszych 18 głównych kwater Hitlera, budowanych również przez organizację TOT, przy ani jednej z nich wcześniej nie wykorzystywano więźniów z obozów koncentracyjnych. Dlaczego więc w Górach Sowich nastąpiła taka zmiana? Na
Druga ważna zmiana nastąpiła 20 czerwca 1944 roku, również w czasie narady u Hitlera. Tego dnia do Hitlera przyjechał Albert Speer. W spotkaniu uczestniczył także generał Alfred Jodl. Również w wypadku tej narady dysponujemy fotokopią jej protokołu. W o wiele lepszym stanie. W trakcie spotkania m.in. omawiano kwestię budowy nowych kwater. W punkcie 8 protokołu Hitler został poinformowany, że przy budowie i rozbudowie jego kwater zatrudnionych jest około 28 tysięcy robotników. W tym punkcie narady przyjęto następujące ustalenia, które przytaczamy w całości. Pod punkcie A. Roboty realizowane w Kętrzynie należy prowadzić nieprzerwanie aż do ich zakończenia. W Mamerkach należy budować bunkier ogólny dla załogi oraz wykończyć już rozpoczęty bunkier łączności. W podpunkcie B. W ramach zadania Rize najpierw należy realizować tylko bloki pierwszy, zaś z bloku drugiego odcinki A, B, D oraz G. Potem dopiero należy budować pozostałe zaplanowane obiekty. Roboty w obrębie Zamku Książ należy przyspieszyć. Zamek ma być gotowy do zamieszkania od 1 listopada 1944 roku. W podpunkcie C. Roboty w zadaniu Lothar powinno prowadzić się z pełną energią, szczególnie na odcinkach pierwszym oraz drugim. Należy nadać priorytet budowanym obiektom naziemnym, betonowym domom dla kwater. Führer z naciskiem zażądał, aby wnętrza wszystkich bunkrów były skromne i dał rozkaz, że nie muszą być wyłożone boazerią. Z protokołu narady wynika więc, że pewne części realizowane w ramach zadania Rize otrzymały priorytet i należało wykonać je bezwzględnie w pierwszej kolejności kosztem pozostałych elementów. Nawiązując do hipotezy numeracji bloków i kierownictw budów, którą zaprezentowaliśmy w filmie ze stycznia 2019 roku, wynikałoby więc, że najpierw miano realizować obiekt dla FHQ, Führer Hauptquartier, czyli kwatery głównej Hitlera, co utożsamiamy z kompleksami Osówka i Rzeczka, a także odcinki A, B, D oraz G w obiekcie dla OKH, Oberkommando des Heers, czyli Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych, co utożsamiamy z kompleksami Włodarz i Jawornik. Roboty miały być także przyspieszone w Zamku Książ, który miał być przewidziany dla RAM, Reichsaußenministerium, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy. Z przyjętych ustaleń wynika, że od czerwca 1944 roku nie wszystko było już realizowane jednocześnie. Możemy tylko przypuszczać, że było to spowodowane coraz większymi opóźnieniami i problemami z pozyskiwaniem siły roboczej, a także z pogarszającą się sytuacją na froncie. No i kolejna sprawa. Do kiedy miał być gotowy do zamieszkania Zamek Książ? Do 1 listopada 1944 roku. Czy widzimy, żeby Zamek Książ był gotowy? Nie. Czy ktoś poniósł konsekwencje za niewykonanie tego polecenia? No też nie. A przecież wyobraźmy sobie, wcześniej takie niewykonanie polecenia Hitlera no nie obyłoby się bez żadnych konsekwencji. Czyli widzimy więc, że nawet to, co zostało konkretnie nazwane, co możemy konkretnie zlokalizować, jak Zamek Książ, co otrzymało konkretny termin zakończenia budowy, nawet to nie zostało zrealizowane. Pytanie, dlaczego? Ano dlatego, że w zadaniu pojawiły się kolejne zmiany. Wstrzymać wszystkie prace naziemne. Trzecia, najbardziej istotna zmiana nastąpiła 24 sierpnia 1944 roku.
Tego dnia doszło do spotkania generała Alfreda Jodla, szefa Wehrmachtführungsstab, sztabu dowodzenia Wehrmachtu oraz pułkownika Gustawa Strzewe, komendanta kwatery głównej Hitlera. Ich rozmowa miała miejsce miesiąc po nieudanym zamachu na życie Hitlera w Wilczym Szańcu. Dotyczyła bezpośrednio planowania i budowy nowych kwater głównych Hitlera. Ze spotkania, podczas którego podjęto istotne decyzje, sporządzono służbową notatkę, która trafiła w ręce podpułkownika Weizenegera. W zachowanym w oryginale dokumencie czytamy. Punkt pierwszy. Kwatera główna Hitlera. Zakwaterowanie. Wspólnota przemysłowa Śląsk. Wszystkie naziemne prace budowlane należy wstrzymać, a pozyskaną w ten sposób siłę roboczą przekierować do prac podziemnych. Tak nią kierować, by wszystkie sztaby, które mają być tam zakwaterowane, mogły jak najszybciej podjąć pracę i jednocześnie zamieszkać. Resztę zluzowanych robotników kierować do Berchtesgaden i Zeppelin do budowy nowych schronów. Dodatkowo, na samym końcu notatki czytamy. Punkt piąty. Nowa kwatera główna Hitlera na terenie środkowych Niemiec, Turyngia i Góry Harcu. Führer musi podjąć decyzję, czy w tym terenie chce wybudować nową kwaterę. Reasumując, zgodnie z ustaleniami wszelkie prace przy obiektach naziemnych miały być od tego momentu przerwane. Cała uwolniona w ten sposób siła robocza miała być skierowana do jak najszybszego wykończenia podziemi, tak aby mogły być wykorzystane przez sztaby do pracy i do zakwaterowania. Dodatkowo, z ostatniego punktu dowiadujemy się, że rozważana jest możliwość budowy jeszcze jednej, nowej kwatery dla Hitlera. Skutki tej decyzji są dzisiaj bardzo dobrze widoczne w terenie, ale najlepiej widać to wokół kompleksu Soboń. Oto jeden z takich niedokończonych, naziemnych obiektów wokół Sobonia. Widzimy ściany wykonane z żelbetu do wysokości pierwszej kondygnacji. Brak jest posadzki, brak jest stropu. Zapewne ten żelbetowy obiekt po ukończeniu przypominałby trochę słynne kasyno na Osówce. Obok jest jeszcze jeden podobny tego typu obiekt, którego stan ukończenia jest jeszcze mniejszy. Tam są tylko same fundamenty. Tutaj na kompleksie Soboń widać najlepiej, jak te prace naziemne zostały nagle i gwałtownie przerwane. Ale to nie wszystko. Kiedy spojrzymy na tak zwany LIDAR, czyli model numeryczny terenu stworzony za pomocą skanowania laserowego samolotu, możemy zobaczyć w terenie wszelkie zmiany dokonane przez człowieka. No i kiedy spojrzymy na LIDAR wokół kompleksu Soboń, możemy zobaczyć przygotowanych jeszcze kilka wykopów pod tego typu obiekty, tak jak ten wykop, jak to miejsce, w którym właśnie stoję. Na Soboniu miało więc powstać nie jedno tak zwane kasyno, jak na Osówce, ale 9 tego typu podobnych obiektów. Częściami naziemnymi kompleksu Rize najbardziej kojarzony jest kompleks Osówka, na którego górze wybudowano dwa zagadkowe obiekty, nazywane popularnie siłownią i kasynem. Oba obiekty pozostawione są w stanie nieukończonym.
Siłownia to betonowy blok o wymiarach około 30 na 30 metrów, w którym znajdują się jakieś pomieszczenia wewnętrzne, dostępne przez władze oraz zbiorniki otwarte, połączone siecią rur i kanałów. Natomiast kasyno to żelbetowa, jednokondygnacyjna budowla o długości ponad 50 metrów, pozostawiona w stanie surowym. Śladów sierpniowej decyzji pułkownika Szczerewej generała Jodla możemy się doszukiwać również na szczycie Osówki. I nie mam tutaj bynajmniej na myśli tego, że te budowle na szczycie Osówki są nieukończone, bo to jest akurat oczywiste. Moim zdaniem kasyno powstawało w innym czasie, w innym momencie niż siłownia. I wnioskuję to po różnicy, jaką widzę w betonie zastosowanym do pierwszego, a do drugiego obiektu. Siłownia była betonowana w zimę 1944-45 i wiemy o tym, dlatego że w styczniu 1945 roku została naszkicowana przez rysownika organizacji TOT Augusta Manningera. Także zima 1944-45 to jest właśnie betonowanie siłowni. I beton użyty do siłowni widać dzisiaj, że jest w bardzo kiepskim stanie, w bardzo kiepskiej kondycji. Kruszy się, rozpada niemal w dłoń, jest bardzo słabo odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Natomiast ten beton wykorzystany do kasyna jest w lepszym stanie, w lepszej kondycji. Widać, że ten beton jest bardziej odporny na warunki, zarówno tutaj w środku, jak i na zewnątrz, gdzie również te warunki atmosferyczne dość mocno oddziałują. I moim zdaniem, mój wniosek jest taki, że beton użyty do kasyna, a beton użyty do siłowni, to nie może być ten sam beton. I wniosek z tego jest taki, że kasyno musiało powstawać wcześniej. Kasyno ma około 50 metrów długości. Chodźmy teraz na koniec budowli, coś Wam pokażę. Cały obiekt wykonany jest z żelbetu, ale tylko w jednym miejscu zakończony jest ceglaną ścianką tutaj z tej strony. Pytanie, dlaczego? No tutaj z pomocą znowu przychodzi nam lidar. Kiedy spojrzymy na lidar, to możemy zobaczyć, że po drugiej stronie tej ceglanej ścianki jest wykonany sporych rozmiarów wykop pod dalszą część kasyna, pod dalszą część budowli. Kiedy nie ma roślinności, ten spory wykop jest również bardzo dobrze widoczny bez modelu numerycznego terenu. Otóż kasyno miało być znacznie dłuższe i ciągnąć się jeszcze dalej za tą ceglaną ścianą. Przypuszczam, że przerwanie tutaj prac miało również związek z decyzją Jodla i Szczerewę. W każdym razie prace te zostały nagle przerwane, a ponieważ obiekt był już na tyle zaawansowany, no to postanowiono go tylko w cudzysłowie zamknąć taką ścianą z cegieł. Nowe plany dla Rize. Potwierdzenie realizacji decyzji z sierpnia 1944 roku widzimy nie tylko w terenie,
ale również w tym, co nastąpiło miesiąc później. 28 września do Jedliny Zdroju, do Majera, dyrektora Wyższego Kierownictwa Budowy Rize, przyjeżdżają Siegfried Schmelcher i Leo Müller. Przypomnijmy, Siegfried Schmelcher był szefem grupy planistycznej zajmującej się planowaniem nowych kwater głównych Hitlera, Leo Müller jego zastępcą. O ich wizycie u dyrektora OBL Rize wiemy z korespondencji, jaką po latach Leo Müller prowadził z badaczem historii kompleksu Piotrem Kruszyńskim. Kopię swoich listów Müller przesłał również innemu znawcy tematu, Dariuszowi Garbie, który w tym samym czasie także nawiązał z nim kontakt. Za zgodą Kruszyńskiego treść tych listów została opublikowana w książce Garby pod tytułem Tajny projekt III Rzeszy FHQ Rize. Müller w swoich listach, odpowiadając na pytania Kruszyńskiego, napisał: 28 września 1944 roku Schmelcher i Müller odwiedziny u Majera w Jedlinie. Schmelcher przywiózł ze sobą od von Bellowa ostateczny, okrojony program dla Rize, żeby pomóc Majerowi. Wyższe kierownictwo budowy Rize z niemieckiego Oberbauleitung Rize znajdowało się m.in. w tym pałacu za mną. To jest pałac Jedlinka. To tutaj przebywał dyrektor Majer i to tutaj najprawdopodobniej do niego przyjechali Müller i Schmelcher z tymi okrojonymi planami dla Rize. I w listach Leo Müllera pojawiło się jeszcze jedno nazwisko, von Bellow. O kogo chodzi? O pułkownika Nikolausa von Bellowa, osobistego adiutanta Hitlera do spraw Luftwaffe. I to jest kolejna postać z bardzo bliskiego otoczenia Hitlera, związana niejako z budową kompleksu Rize. I w tym samym czasie, kiedy do Jedliny przyjeżdżają Müller i Schmelcher z tymi nowymi planami, przebywał on niedaleko stąd, w pobliskim uzdrowisku Szczawnie Zdroju. Pułkownik Nikolaus von Bellow od połowy września 1944 roku przebywał na rekonwalescencji w uzdrowisku w Szczawnie Zdroju, gdzie leczył się po urazie, jakiego doznał w czasie wybuchu bomby podczas zamachu na Hitlera. Pułkownik von Bellow w swoich wspomnieniach wydanych w 1980 roku tak relacjonuje moment, w którym odwiedził plac budowy w Górach Sowich. Parę razy w Salzbrunn odwiedzał nas Karl Hanke, a my wykorzystaliśmy te spotkania z nim także po to, żeby zwiedzić okolice. To było dla mnie szczególnie interesujące ze względu na budowanie na Śląsku kwatery głównej Führera. Oprócz fundamentów nic tam jeszcze nie można było zobaczyć. Również w zamku Fürstenstein nie było widać żadnego znaczniejszego postępu robót. Ja zawsze uważałem tę budowę za całkiem już niepotrzebną. Te bezpośrednie oględziny przyznały mi rację i w końcu dopiąłem tego, że przerwano te roboty. Uważam, że 28 września 1944 roku to przełomowa data w całej historii budowy kompleksu Rize. Wówczas to wszystkie niepowodzenia, opóźnienia i zmiany zmaterializowały się w postaci nowych planów przywiezionych do dyrektora Majera, do Jedliny, do Wyższego Kierownictwa Budowy Rize. Jak to napisał sam Müller w swoich listach? Okrojony program dla Rize. I dodał jeszcze, żeby pomóc Majerowi. No tak, bo najwidoczniej dyrektor Majer jako dyrektor budowy od ponad miesiąca od decyzji Jodla i Strewe wstrzymującej wszystkie prace naziemne sam nie wiedział, co ma dokładnie budować. I Schmelcher musiał przyjechać, żeby dostarczyć mu nowe plany.
Zwracam jeszcze uwagę na to, co po wojnie w swoich wspomnieniach napisał pułkownik von Below. W końcu dopiąłem tego, że przerwano te roboty. Bardzo ciekawe. Osobną kwestią jest to, dlaczego Müller napisał, że te nowe plany zostały przywiezione od von Belowa, skoro ten był tylko adiutantem do spraw Luftwaffe, a nie projektantem kwater Hitlera. 2 miesiące po tych wydarzeniach Siegfried Schmelcher przystępuje do opracowania swojego listopadowego raportu zawierającego zestawienie wszystkich kwater głównych Hitlera, w tym również nowo budowanych obiektów, wśród których znajduje się kompleks Riese. Kolorowe i skrupulatnie sporządzone wykresy pokazujące ilość miejsca przeznaczonego dla poszczególnych sztabów wraz z rosnącym w czasie zapotrzebowaniem na siłę roboczą de facto w listopadzie 1944 roku były już czystą fikcją. Istotne jest również to, o czym rzadko się wspomina, że według założeń Schmelchera blisko 74% miejsca w Riese przewidziane było w obiektach naziemnych, a tylko 26% pod ziemią. Według planów Schmelchera Riese w większości miało być budowlą naziemną. Podziemia były przewidziane tylko dla najważniejszych sztabów i wybranych osób. Nie mam wątpliwości, że kwatera Hitlera, zaprojektowana według założeń Schmelchera, była budowana w rejonie Gór Sowich i Zamku Książ. Ale wygląda na to, że tylko w pierwszym, początkowym etapie budowy. Już w połowie roku 1944 rzeczywisty postęp prac na placach budowy w Górach Sowich rozjechał się z tym, co zostało zaplanowane. A co z samym raportem Schmelchera? Jak należałoby go traktować? No, Siegfried Schmelcher musiał mieć świadomość zmian, jakie zaszły w projekcie Riese, skoro sam do Jedliny dostarczał nowe plany. Dlaczego więc miesiąc później w swoim listopadowym raporcie nie uwzględnił tych wszystkich zmian? Zastanówmy się, co pozostanie po wielkim olbrzymie, jak usuniemy z niego blisko 74% miejsca. Co pozostanie po tej ogromnej budowie, jak wstrzymamy większość zaplanowanych robót? Czy taki obraz Riese chciał zaprezentować Schmelcher? A może ten jego listopadowy raport, to jego listopadowe zestawienie było tylko podsumowaniem jego niezrealizowanej, planistycznej wizji. Wiem, że w listopadzie 1944 roku Riese, które zaprojektował, które być może było jego najważniejszym życiowym dziełem, istniało już tylko na papierze. Ale budowa w Górach Sowich trwała dalej, choć w okrojonej formie. Awantura u Hitlera. Wróćmy jeszcze do wydarzeń z wiosny 1944 roku. Wówczas w trakcie spotkań u Hitlera omawiana była kwestia przenoszenia produkcji zbrojeniowej pod ziemię i budowy nowych podziemnych fabryk odpornych na bombardowanie. Masowe alianckie naloty były dramatem dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, który miał nieprzerwanie dostarczać nowe uzbrojenie dla walczących wojsk. O prowadzonych wówczas rozmowach i zakulisowych grach wiemy m.in. z procesów norymberskich. Jeden z takich procesów dotyczył feldmarszałka Erharda Milcha, generalnego inspektora Luftwaffe odpowiedzialnego za produkcję lotniczą i wdrażanie nowych typów samolotów. W Norymberdze Milch oskarżony został o zbrodnie przeciwko ludzkości i wykorzystywanie niewolniczej siły roboczej. W jego procesie jako świadek zeznawał m.in. Xavier Dorsch, szef centrali organizacji TOT.
Dzięki zachowanym transkrypcjom z procesów możemy zagłębić się w szczegóły narad organizowanych w schyłkowej fazie wojny. Są one mrocznym świadectwem bezwzględności i wyrachowania aparatu władzy III Rzeszy w stosunku do dziesiątków tysięcy ludzi przymuszanych do niewolniczej pracy na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. W trakcie przesłuchania Dorsz opowiedział o wydarzeniu, kiedy został nagle wezwany przez Hitlera do Berchtesgaden. Po niezwłocznym przybyciu wzburzony Hitler zaatakował go w sprawie budowy nowych fabryk dla myśliwców odrzutowych Messerschmitt ME-262. Szper zapytał mnie, czy wiem, o co chodzi. Nie wiedziałem, po co mnie Hitler wzywa. Gdy przybyłem do Berchtesgaden, Hitler zapytał mnie, co się dzieje z twoją produkcją myśliwców. Odpowiedziałem mu, nie wiem, o co chodzi, bo na terenie Rzeszy organizacja TOT nie zajmuje się prowadzeniem budów, tylko inna organizacja. Był bardzo zdenerwowany i powiedział, że słyszał już wystarczająco dużo o tej organizacji i jej nie chce. Zażądał, by to organizacja TOTA natychmiast przejęła te budowy. Ta organizacja, o której wspominał Hitler i o której, jak sam mówił, słyszał już wystarczająco dużo, to kolejna wzmianka o wspólnocie przemysłowej Śląsk. Widać, że sama myśl o IG Schlesien wzbudzała u Hitlera reakcję alergiczną. Osiem miesięcy przed tą rozmową Dorsz przedstawił nową koncepcję budowy fabryk dla samolotów myśliwskich. Miały to być wielkie fabryki bunkry, w których produkcja samolotów schowana byłaby pod ogromnym, żelbetowym, podłużnym sklepieniem. Nowatorskość tej konstrukcji polegała na tym, że beton miał być wylewany na usypany z ziemi kształt przyszłego bunkra i ułożone na tej ziemi zbrojenie. Nie trzeba by stawiać czasochłonnego szalunku. Po związaniu żelbetonowej konstrukcji spod sklepienia miano następnie wybierać ziemię, schodząc poniżej gruntu i uzyskując w ten sposób nawet kilka kondygnacji hal produkcyjnych. Hitler i Göring byli zachwyceni. Szper jednak podkreślał, że prac tych nie może zrealizować OT, ponieważ nie ma uprawnień do prowadzenia budów na terenie Rzeszy. Szper był przeciwny realizacji tych pomysłów. Ostatecznie Hitler polecił je wybudować organizacji TOT i Dorszowi. W jego zeznaniach złożonych pod przysięgą przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze czytamy: ja, Xavier Dorsz, przysięgam. Otrzymałem 19 kwietnia 1944 roku przez ministra Szpera jako szefa organizacji TOT rozkaz od Hitlera wybudowania 6 bomboodpornych fabryk myśliwców, z których przy budowie 2 pierwszeństwo miała organizacja TOT. O ile wiem, zapotrzebowanie to pochodziło od Jägerstab. Zażądałem jako warunkiem wykonania tego zadania, że budowy te powinny mieć pierwszeństwo nad wszystkimi innymi budowami w kwestii przydziału siły roboczej i że ja sam w tym celu powinienem móc wycofać robotników z pozostałych placów budowy OT i innych miejsc. Według Dorsza fabryki miały być ukończone w ciągu 6 miesięcy, ale Szper powątpiewał, czy to w ogóle jest możliwe. Budowa 2 priorytetowych fabryk, o których wspominał Dorsz, ruszyła w Bawarii. Pierwsza o kryptonimie Weingut 1 koło miejscowości Mühldorf, druga o kryptonimie Weingut 2 koło miejscowości Landsberg. Choć prace były zaawansowane, nie udało się ich ukończyć przed zakończeniem wojny. Według amerykańskich wojsk wkraczających wiosną 1945 roku na te tereny, budowa fabryk ukończona była w 70%. W trakcie składania zeznań w procesie Misia Dorsz ni stąd, ni zowąd wspomniał o realizowanym programie RIZE na terenie Śląska. Przypomnijmy, że proces Erharda Misia dotyczył wykorzystywania niewolniczej siły roboczej i tego głównie dotyczyły przesłuchania. W trakcie wspomnianej przez Dorsza narady u Hitlera dyskusja tyczyła się tego, skąd wziąć do realizacji tych wszystkich zadań niezbędnych pracowników.
Szper powiedział: jeśli nie pozyskamy pracowników, nie będziemy w stanie wybudować tych fabryk. Hitler replikował: uspokój się, dostaniesz 50 tysięcy Włochów. Ja na to nie wierzę w to. I wyjaśniłem swoje powody wątpliwości. Jak organizacja TOT ściągnęliśmy robotników z Włoch na potrzeby realizacji programu budowlanego RIZE na Śląsku, ale nie zrobiliśmy tego przez Zaukela, tylko zwróciliśmy się do włoskich firm, by przejęły zlecenia na wykonanie robót budowlanych na terenie Rzeszy. One sprowadziły ze sobą własnych robotników, dyrektorów, architektów itd. Przekonało ich, że my z naszą organizacją, to jest organizacją TOT we Włoszech, zajmiemy się płaceniem ich pensji, opłatami za pobyty w szpitalu, ubezpieczeniem itd. Ale kiedy Zaukel sprowadził robotników sam, stało się dla mnie jasne, że takich ludzi, jakich potrzebujemy, nie zapewni nam w dostatecznej liczbie. Zeznania Xawerego Dorsza kręcą się generalnie wokół tematu budowy nowych fabryk i przenoszenia produkcji zbrojeniowej pod ziemię, a także największego problemu, jaki był z nimi związany, czyli braku dostatecznej siły roboczej. Temat zadania budowlanego RIZE w Norymberdze pojawiał się tylko zdawkowo. Niestety, ani obrońcy, ani oskarżyciele nie zadali Dorszowi na temat RIZE ani jednego pytania. A bądź co bądź, w samych tylko filiach obozu koncentracyjnego Gross-Rosen podległych pod RIZE przebywało 13 tysięcy więźniów. Najważniejsza informacja z tych wszystkich zeznań jest taka, że 19 kwietnia Hitler wydał polecenie Dorszowi wybudowania 6 podziemnych fabryk i że od teraz organizacja TOT miała się również zajmować m.in. wznoszeniem fabryk zbrojeniowych na terenie Rzeszy. Jägersztab, sztab myśliwski. Równolegle do wszystkich wydarzeń w marcu 1944 roku powołany został Jägersztab, sztab myśliwski, specjalny organ, którego zadaniem było zwiększenie produkcji zbrojeniowej samolotów myśliwskich w warunkach wojny totalnej. Swój udział w organizacji prac Jägersztab miało Ministerstwo Uzbrojenia Alberta Szpera, Ministerstwo Lotnictwa, Organizacja TOT oraz SS. Ta ostatnia miała się zająć dostarczeniem niezbędnej siły roboczej w postaci więźniów z obozów koncentracyjnych. W przeważającej większości byli to Żydzi deportowani z Węgier. Więcej światła na temat działalności Jägersztabu rzucają zeznania zbrodniarzy wojennych złożone podczas procesów norymberskich. Zeznania złożył m.in. Fritz Schmelter, szef Centralnego Departamentu Zatrudnienia w organizacji TOT. Pod koniec 1946 roku oświadczył przed Międzynarodowym Trybunałem. Punkt pierwszy. Jägersztab został założony około 1 marca 1944 roku. Szper i Milch byli jego wspólnie odpowiedzialnymi szefami. Punkt drugi. Naloty z początku 1944 roku spowodowały konieczność zdecentralizowania fabryk samolotów, przeniesienia ich częściowo do lokalizacji naziemnych i częściowo pod ziemię. W celu realizacji tego programu 4 kwietnia 1944 roku przekazana została kwota 550 milionów Reichsmarek z centralnego planowania. To ostatnie zdanie zostało przez Schmeltera wykreślone z protokołu. Punkt trzeci. Cały proces decentralizacji przenoszenia do obiektów naziemnych i budowy instalacji podziemnych był zlecony przez Jägersztab. Bezpośredni nadzór nad programem budowy Jägersztab sprawowali SS Obergruppenführer Kammler i Stobe Detlefsen, a później Xavier Dorsch z organizacji TOT. Kammler był członkiem Jägersztab, a Dorscha reprezentował w Jägersztab jego zastępca Schlemp. Zarówno Kammler, jak i Schlemp regularnie informowali Jägersztab o postępach w swojej pracy. Kammler w raportach pisemnych, Schlemp w raportach ustnych i pisemnych. Punkt czwarty. Kammler wykorzystywał więźniów z obozów koncentracyjnych oddanych do jego dyspozycji przez SS w celu realizacji swojej części programu budowy Jägersztab. Dorsch wykorzystywał zagranicznych pracowników, z których część stanowili węgierscy Żydzi, do realizacji swojej części programu Jägersztab. Z obu zdań została wykreślona przez Schmeltera informacja o jeńcach wojennych.
Jägersztab zajmował się nie tylko koordynacją prac i przenoszeniem dużych fabryk myśliwców. Zadania realizowane w ramach Jägersztab dotyczyły także setek drobnych warsztatów i mniejszych zakładów. Prace podzielone były na kilka części. Oto co na temat zadań realizowanych w Jägersztab miał do powiedzenia Karl Otto Sauer, szef Urzędu Technicznego w Ministerstwie Alberta Szpera. Pytanie. Czy po utworzeniu Jägersztab wybudowane zostały jakieś specjalne fabryki? Sauer. Wstrzymano budowę wszystkich fabryk naziemnych i zbudowano tylko fabryki podziemne. Mieliśmy około 30 fabryk podzielonych na 700 mniejszych warsztatów, aby nie stały się one celem ataków. Pytanie. Jakich pracowników wykorzystywano do tych budowli? Sauer. Budowle zostały podzielone na trzy części. Dwie części Kamlera, A. Nowe budowle pod ziemią, B. Rozbudowa budowli pod ziemią i część OT. Pytanie. Czy ten program budowlany był kierowany przez Kamlera? Sauer. Część A i B były całkowicie samodzielnie kierowane przez Kamlera. Od 4 marca 1944 roku miał pisemne pełnomocnictwo od Göringa i wtedy został członkiem Jägersztab. Jaki wniosek z tego wszystkiego? Od kwietnia 1944 roku organizacja TOT przyjęła zadanie budowy nie tylko kwatery głównej na Śląsku, ale i również część zadań realizowanych w ramach przenoszenia produkcji zbrojeniowej pod ziemię, w tym budowę 6 podziemnych fabryk dla samolotów myśliwskich, z których 2 ruszyły natychmiast. OT, która do niedawna nawet nie mogła wykonywać prac budowlanych na terenie Rzeszy, z wyjątkiem usuwania szkód z nalotów lotniczych w zagłębiu Rury, w jednym momencie otrzymała prerogatywy do zarządzania największymi budowami na terenie kraju. Od teraz w rękach organizacji TOT spoczął los inwestycji wartych setki milionów rajsmarek. Dziesiątki tysięcy ton cementu, stali, kruszywa, cegieł i nieprzebrane ilości innych materiałów budowlanych. I co chyba najważniejsze, życie setek tysięcy więźniów i robotników przymusowych, pracujących często w nieludzkich warunkach. Od teraz tym wszystkim zarządzała organizacja kierowana przez Xawerego Dorsza. Wiosną 1944 roku królem budownictwa III Rzeszy zostaje właśnie on, Xawer Dorsz. Protokołów narad i powojennych zeznań możemy wysunąć główny wniosek. Języczkiem uwagi wśród notabli III Rzeszy była przede wszystkim produkcja zbrojeniowa. O budowie kwater głównych prawie nie dyskutowano. Czy możemy zatem doszukiwać się śladów przeniesienia produkcji zbrojeniowej w Górysowie? Czy możemy w jakikolwiek sposób łączyć budowę nowych podziemnych fabryk z kompleksem Rize? O tym porozmawiamy w drugiej części filmu. Koniec części pierwszej. W części drugiej. Wiemy dokładnie, co było robione. Dokładnie w tym miejscu, jak się znajdujemy, były hale, które wytwarzały golenie do kilku rodzajów samolotów z II wojny światowej. Co ciekawe, opis tej drogi opatrzyła również stosownym, dość szczegółowym rysunkiem.